Witam Was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przetestuję i zaprezentuję budżetowy rower poziomy EBFIT RB800. Pełną specyfikację maszyny zobaczycie za chwilkę w tle. Ja będę wspominał o tych najbardziej istotnych, które interesują mnie jako użytkownika. Długość maszyny 130 cm, waga koła zamachowego 14 kg, maksymalna nośność, jaką podaje producent, wynosi 140 kg. Prezentowany model posiada magnetyczny system oporu sterowany elektronicznie. Wszystko zasilane jest przez wbudowany generator, czyli nie potrzebujemy żadnego zewnętrznego zasilania. Wystarczy, że zaczniemy kręcić, generator wytwarza nam prąd, uruchamia się wyświetlacz i przejmujemy całą kontrolę nad maszyną. Także trenować możemy sobie w domu, w mieszkaniu, możemy go wystawić na balkon czy na taras, możemy również go sobie postawić nawet na plaży, nad morzem i relaksować się podczas wykonywania treningu. Zaprezentuję Wam teraz jako osoba o moim wzroście 187 cm i wadze 103 kg. Prezentuje się na tym rowerku poziomym. Siedzisko mam teraz odsunięte maksymalnie do tyłu. Często pytacie o odległość, kiedy pedał jest maksymalnie wysunięty do przodu, siedzisko maksymalnie wysunięte do tyłu. Ta odległość w tym modelu wynosi 90 cm. Także zwróćcie teraz uwagę, jak osoba o moim wzroście będzie prezentowała się na tym rowerku. Pierwsze wrażenia. Rower pracuje bardzo cicho, płynnie. Ten generator i w środku bateria zainstalowana w tym wyświetlaczu dość długo trzyma prąd, także jeżeli ja przestanę pedałować, to naprawdę po dopiero około 2-3 minutach ten wyświetlacz nam po prostu wygaśnie. Siedzisko jest naprawdę wygodne. Nie za szerokie, nie za wąskie. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Mamy tutaj rączki z blaszkami do pomiaru pulsu. Również są one w takiej, uważam, idealnej szerokości. Nie za szeroko, nie za wąsko. Bardzo dobrze pamiętam model Sportopa RB300, jeśli chodzi o rower poziomy, gdzie te rączki przy siedzisku są tak szerokie, że bardzo często, jeżeli macie drzwi 80, to nie przejdziecie tym rowerkiem z pokoju do pokoju. Trzeba po prostu rozkręcać właśnie te rączki przy siedzisku. Jakie minusy, jeśli chodzi o ten rower? Bo na pewno takie są. Jest to rower za 2100 zł, sam z haczykiem. Oparcie. Uważam, że jest ono jakby tak za bardzo wysunięte, wychylone do tyłu. Nie przeszkadza mi to jakoś tam bardzo, tak? Bo jeżeli przysunę się bliżej wyświetlacza, to myślę, że ta pozycja będzie całkiem inna. Brakuje dla mnie jedynie tej regulacji kąta nachylenia właśnie tego oparcia. Sprawdzę teraz, ile możemy sobie dodać maksymalnie obciążenia. Mamy tutaj skalę 24-stopniową. Czuję, że to obciążenie powolutku się zwiększa. No i powiem Wam, że w skali tak od 1 do 10 dałbym taką 7, może 8. Naprawdę można się spocić na tym rowerze. I teraz o dziwo, jeżeli zwiększyłem to obciążenie, to ten kąt nachylenia siedziska
mi bardzo odpowiada, bo mogę się jakby mocno opierać plecami, mocniej pracować nogami, także naprawdę ten kąt, to ułożenie maszyny jest na tą chwilę i po prostu idealne. Troszkę teraz o jakości wykonania. Tutaj mamy duży, czytelny wyświetlacz. Mamy również półeczkę na tablet, na telefon. Schodzimy niżej. Obudowa. Wszystko naprawdę bardzo dobrze spasowane. Wszystko pracuje cicho. Nic nie trzeszczy, nic nie stuka, nic nie puka. Te plastiki w takim czarnym połysku na żywo wygląda to naprawdę o wiele fajniej. Tutaj mamy rolki transportowe. Rowerek możemy bardzo szybko sobie, wykręcając tak naprawdę 6 śrub, rozkręcić na pół, jeżeli chcecie go na przykład gdzieś przewieźć. Przechodzimy tutaj do siedziska. Tutaj jest regulacja, odkręcamy. Możemy całe siedzisko przesunąć bliżej wyświetlacza albo dalej. Tak jak wspominałem, ta odległość mniej więcej od tego miejsca do pedała, który jest wysunięty maksymalnie do przodu, wynosi około 90 cm. Siedzisko, już wspominałem o nim, bardzo wygodne. Rączki z blaszkami do pomiaru pulsu. Siedzisko, oparcie. Naprawdę wszystko bardzo fajnie wykonane. Bardzo fajny rower poziomy. Zakładam, że sporo osób zadaje sobie pytanie, czy warto kupić prezentowany dzisiaj rower. Zdecydowanie tak. Maszyna na pewno spełni Wasze takie podstawowe wymagania, jeśli chodzi o rower poziomy. Idealna dla osób niskich, dla osób wysokich, także gorąco Wam ją polecam. I kosztuje niedużo jak na rower poziomy z generatorem, bo tylko 2199 zł. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.